Cześć, Jacek i Darek. Dzisiaj powiemy wszystko o bólu stawu biodrowego związanego ze zmianami zwyrodnieniowymi. Zapraszamy. Pierwszym i najczęstszym i najbardziej oczywistym objawem zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego jest ból stawu biodrowego, który bardzo często ujawnia się również w pachwinie i bardzo często promieniuje do stawu kolanowego. Ponadto w związku z bólem, który występuje podczas chodzenia, pacjenci stawiają nogę troszkę inaczej, a nawet często utykają na chorą kończynę. Wraz z rozwojem tej choroby powstaje również ograniczenie zakresu ruchu stawu biodrowego, co może spowodować trudności nawet w podstawowych aktywnościach dnia codziennego, takich jak zakładanie butów, zakładanie skarpet. Ponadto wraz z tym, że gdy obciążamy staw, czujemy ból, więc go nie obciążamy, wraz z brakiem obciążenia nie wzmacniamy naszych mięśni, co może doprowadzić również do ich zaniku. Początkowo o dolegliwościach mówimy w trakcie ruchu, jednakże wraz z rozwojem zmian zwyrodnieniowych wszystkie dolegliwości mogą też pojawiać się w trakcie spoczynku, w trakcie nocy. Zmiany zwyrodnieniowe, w tym zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, polegają na postępującej degeneracji tkanek, które tworzą staw, w tym m.in. tkanki chrzęstnej. Zmiany zwyrodnieniowe mogą dotyczyć osób starszych wraz z naturalnym procesem starzenia się, jednakże mogą dotyczyć też osób młodych, nawet aktywnych sportowo. Czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zmian zwyrodnieniowych możemy zaliczyć choroby młodzieńcze, takie jak chorobę Pertesa, czyli jajową martwicę. Możemy też zaliczyć młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej. Możemy też zaliczyć dysplazję bądź wszelkie anomalie okołoporodowe, jeżeli chodzi o staw biodrowy. Ponadto tutaj też warto wymienić inne czynniki, takie jak na przykład otyłość, czyli zbyt duża masa. Dodatkowo nieprawidłowa biomechanika, nieprawidłowa budowa stawu biodrowego i pierwsze, co ciśnie mi się na usta, jest to na przykład konflikt udowo-panewkowy, który jak najbardziej sprzyja szybszemu wyniszczaniu stawu biodrowego. Diagnostyka skupia się na trzech czynnikach. Pierwszym jest wywiad dość charakterystyczny, ponieważ też objawy są dość charakterystyczne. Dwa, badanie w gabinecie, są to testy diagnostyczne, jak i też badanie zakresów ruchu. I trzy, badania obrazowe. Podstawowym badaniem jest badanie RTG miednicy w projekcji AP, czyli przód. Tył. Nieraz rozwija się takie badanie o badanie rezonansem magnetycznym, jeżeli chcemy zobaczyć też bardziej szczegółowo tkanki miękkie. Warto pamiętać, aby w diagnostyce wykonać szereg badań, aby zróżnicować też inne schorzenia, które mogą powodować podobne, jak nie takie same objawy. Podstawowym do zróżnicowania są oczywiście złamania w obrębie stawu biodrowego, w obrębie kości udowej najczęściej. Dodatkowo drugim do zróżnicowania jest uszkodzenie obrąbka stawowego stawu biodrowego, który niestety często kończy się zabiegiem naprawy takiego obrąbka. Jednakże jest to zabieg wykonujący się bardzo rzadko. Na przykład u nas w Szczecinie nikt z operatorów takiego zabiegu nie wykonuje, ale w Polsce, w Krakowie, w Otwocku, w Warszawie można znaleźć specjalistów, którzy zajmują się takowymi zabiegami. W początkowych fazach zmian zwyrodnieniowych podstawowym leczeniem jest leczenie zachowawcze, a mięsem leczenia zachowawczego są ćwiczenia. Dzisiaj pokażemy kilka ćwiczeń, podstawowe ćwiczenia wzmacniające. Jeżeli poszukujesz pełnego zestawu ćwiczeń wzmacniających, to zapraszam do karty u góry, gdzie zostawię link do takiego materiału. Pierwsze ćwiczenie jest to wznos miednicy leżąc na plecach. Jest to proste ćwiczenie. Podstawowo połóż się na plecy, zagnij oba stawy kolanowe i biodrowe i wznoś swoją miednicę. Powoli, spokojnie, bez szarpania. Oczywiście jest możliwość, aby robić to ćwiczenie jednonóż. W tym celu również zagnij nogę. Jedną nogę niećwiczoną załóż na drugą i tą, którą chcesz ćwiczyć, wznoś miednicę jednonóż. Tutaj najbardziej będą pracować mięśnie pośladkowe, pomocniczo mięśnie kluczowo-goleniowe, czyli z tyłu uda. Drugie ćwiczenie bardzo podobne, lecz w innej pozycji wyjściowej. Leżysz na brzuchu. Swoją stopę ustaw w pozycji neutralnej.
I twoje zadanie będzie polegać na tym, że zgiętą nogę w stawie kolanowym będziesz unosić. Staraj się nie robić tego zbyt wysoko, aby nie zaangażować i nie szarpnąć kręgosłupem lędźwiowym. Wszystkie mięśnie, które powinieneś odczuć, pracę tych mięśni, są to również mięśnie pośladkowe podstawowo i również pomocnicze mięśnie z tyłu uda, czyli mięśnie kruszowo-goleniowe. Trzecie ćwiczenie jest to wznos prostej nogi leżąc na boku. Leżysz na boku zdrowym. Noga na podłożu jest leciutko zgięta, twoja noga druga jest wyprostowana. Nie zroluj miennicy, leż całkowicie na boku. Ćwiczenie jest bardzo proste, ponieważ unosisz nogę chorą w dla siebie komfortowych zakresach ruchu, tak aby poczuć pracę mięśni, a głównymi mięśniami, które będą pracować, będą to mięśnie pośladkowe, średnie i małe, jak i napinać powięzi szerokiej, czyli cała grupa odwodzicieli. I ostatnie ćwiczenie wzmacniające jest to prostowanie nogi w podporze. Jesteś w takiej pozycji czworaczej, jak widzisz, i naprzemiennie tutaj pokazujemy, ale możesz robić to na jedną nogę, unosisz i prostujesz swój staw biodrowy. Tu mięśnie będą pracować pośladkowe, jak i mięśnie kluczowo-goleniowe, czyli znowu z tyłu uda. Mamy też ćwiczenia rozciągające i również tutaj zaproszę do pełnego zestawu ćwiczeń rozciągających w kierunku zmian zwrotnych stawu biodrowego do karty u góry. Tam znajdziesz pełen zestaw ćwiczeń. My dzisiaj pokażemy trzy. Pierwsze ćwiczenie jest to przekładanie nóg na boki. Co prawda jest to ćwiczenie, gdzie będziemy też rozciągać mięśnie przykręgosłupowe, ale nasze stawy biodrowe też troszkę tutaj się porotują i porozciągają. Tak jak już wspomniałem, głównymi mięśniami, które będą tutaj pracować, to mięśnie przykręgosłupowe i mięśnie pośladkowe. Tu będziemy je rozciągać. Drugie ćwiczenie jest to zbliżanie pięty do pośladka w leżeniu na brzuchu. Połóż się na brzuchu. Nogę, które chcesz rozciągnąć, przyciągnij za pomocą ręki do pośladka i przytrzymaj tak 5-10 sekund na początku. Docelowo to ćwiczenie możesz robić przytrzymując 40 sekund, a jeżeli jest taka ewentualność, że nie jesteś w stanie złapać za nogę, to użyj ręcznika bądź gumy, opleć wokół stopy i przyciągaj za pomocą tego ręcznika. Tutaj głównie będziemy rozciągać mięsień z przodu uda, czyli mięsień czworogłowy. Trzecie, ćwiczenie rozciągające i ostatnie jest to rozciąganie mięśni z tyłu uda. Jak już troszkę je poćwiczyliśmy w ćwiczeniach wzmacniających, to tutaj za pomocą ręcznika bądź gumy, jak widzicie, jak Madzia robi, opletacie wokół stopy i unosicie powolutku, komfortowo, tak żeby poczuć rozciąganie właśnie mięśni z tyłu uda. Troszkę też rozciągną się mięśnie łydki. Ponadto w leczeniu zachowawczym wykorzystuje się też inne narzędzia, takie jak wiskosuplementacja, czyli iniekcja z kwasu hialuronowego. 2. Terapia manualna, masaże, relaksacja mięśniowo-powięziowa wraz z używaniem również ciepła. Ciepło dostarczane jest za pomocą fizykoterapii, czyli całego działa ciepłolecznictwa, domowo za pomocą termoforu, jak i też maści rozgrzewającej. I tu zostawimy link do polecanej maści. W jaki sposób jeszcze możesz sobie pomóc? Po pierwsze, redukcja masy. Jeżeli zrzucisz kilka kilogramów, uwierz mi, na pewno sobie nie zaszkodzisz, a możesz sobie pomóc. 2. Domowe masaże, kompresy ciepłe, maść rozgrzewająca, którą już polecaliśmy, ale wszystko w formie ogrzewania stawu biodrowego będzie zalecane. I 3. Unikanie długiego bezruchu, w szczególności długiego siedzenia. Nasze stawy kochają ruch. Podczas ruchu tworzy się płyn stawowy, który odżywia naszą chrząstkę. Musimy często małą łyżeczką do dużego garnka ruszać się. Nikt nie mówi o przeciążeniu, tylko mówimy, żeby coś zrobić mało, a często. Przy nieskuteczności leczenia zachowawczego bądź przy dużych zmianach, w szczególności o charakterze wytwórczych, wyroślach kostnych, wykonuje się endoprotezą plastykę stawu biodrowego, czyli wstawia się sztuczną protezę stawu. Na dzisiaj to wszystko. Mamy nadzieję, że wszystko było jasno przekazane, widocznie w części praktycznej, a przede wszystkim, że ten materiał był dla ciebie pomocny, wartościowy. Temat zmian zwrotniowych stawu biodrowego, jak i temat rehabilitacji po endoprotezie stawu biodrowego będzie poruszany na naszym kanale. My za dzisiaj bardzo dziękujemy. Kłaniamy się. Życzymy pięknego dnia, dużo ćwiczeń, mało bólu. Pozdrawiamy.